jest zapowiedziana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I chciałbym teraz, żeby Państwo eksperci wypowiedzieli się na temat swoich poglądów na ten temat. Zaczniemy od pani dr Anny Fogel. Zapraszam. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście kilka dni temu, w zasadzie z końcem roku, rzeczywiście ministerstwo przedstawiło kolejny projekt zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mówię kolejne, gdyż pamiętamy, że już projektów było bardzo, bardzo dużo. Ten najbardziej zaawansowany to był tak zwany kodeks budowlany. Myślę, że ten projekt przede wszystkim jest bardzo wyraźnym sygnałem, jak dalece zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są potrzebne i jak dalece te regulacje, które były wprowadzone, chociażby specustawa tak zwana mieszkaniowa, czyli ta zasada o szczególnych zasadach lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, nie nadąża za potrzebami samorządów w zakresie kształtowania przestrzeni. Po zapoznaniu się z projektem tej ustawy można powiedzieć, że te kierunki są co do zasady słuszne, to znaczy po raz kolejny wreszcie podjęto próbę rozwiązania problemu decyzji o warunkach zabudowy, które jak pamiętamy mogą być wydawane w zasadzie w nieograniczonej ilości co do tego samego terenu na nieograniczony czas, a jeszcze do tego rodzą określoną odpowiedzialność odszkodowawczą. Ten projekt wreszcie próbuje ustalić charakter tej decyzji jako decyzji wydawanej na określony czas i wygasającej w razie nieskonsumowania. Pozytywnie również należałoby ocenić koncepcję planu ogólnego, który wiązałby te decyzje. Aczkolwiek ja od razu powiem, że bardzo duży mój niepokój budzi to, że ten plan ogólny robi się nam dokumentem bardzo mocno reglamentacyjnym, takim wskazującym tylko strefy zagospodarowania, troszkę analogicznie jak w prawie niemieckim plan ogólny. Natomiast gdzieś nam ginie ta cała polityka przestrzenna. Obawiam się, że strategie rozwoju gminy będą tutaj bardzo niewystarczające, więc myślę, że niezależnie od tego, jakie będą losy tego aktu prawnego, sam projekt bardzo trafnie diagnozuje problemy i te problemy dotyczące miast, dotyczące styku miast i wsi, dotyczące adaptacji do zmian klimatu, pereurbanizacji, no, muszą zostać podjęte, jeżeli chcemy miasta kształtować we właściwy sposób. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Z tego, co zostało mi przekazane, tutaj również pan profesor Łukasz Mikuła chciałby wypowiedzieć się na ten temat, więc zapraszam do udziału. Ja się tutaj w większości zgadzam z panią doktor, bo faktycznie to jest projekt, na który czekaliśmy o tyle, że jeśli chodzi o jego zapowiedzi, one już od jakiegoś czasu były, natomiast dopiero tym pismem z popołudnia 31 grudnia, co też pokazuje, w jakiej presji pewnie pracowało ministerstwo. On został zaprezentowany w formie konkretnego projektu ustawy, razem też z rozporządzeniami, projektami rozporządzeń, które akurat tutaj są dosyć istotne dla tego, jakby ten system miał funkcjonować. Niewątpliwie mamy do czynienia z krokiem w dobrym kierunku, choć być może jeszcze niewystarczającym. Na pewno fakt, że powraca się do koncepcji planu ogólnego jest dobry, o tyle, że w dużej mierze jakaś istotna część wysiłku planistycznego gmin do tej pory miała charakter defensywny. Uchwalaliśmy plany miejscowe po to, żeby bronić się przed niechcianą zabudową tam, gdzie ona nie powinna powstawać. Natomiast plan ogólny w pewnym sensie ten problem może załatwić, tak? Wskazując obszary, gdzie zabudowa jest możliwa lub nie jest i tam, gdzie nie jest możliwa w planie ogólnym, nie trzeba w gruncie rzeczy jeszcze dodatkowo zabezpieczać tego planami miejscowymi. Więc tu pod tym względem to jest krok w dobrym kierunku. Ograniczenie WZ-ki do obszarów, gdzie faktycznie ona ma służyć uzupełnianiu zabudowy, gdzie z jednej strony określi to Rada Gminy, ale z drugiej strony, i tu są znowu szczegóły, w których często tkwi diabeł, dość precyzyjnym, skomplikowanym i pytanie, czy
praktycznym na pewno algorytmem takim GIS-owskim, geoinformacyjnym wręcz próbuje się narzucić sposób wyznaczania tego obszaru uzupełniania zabudowy, ale to jest też krok w dobrym kierunku, czyli ograniczenie WZ-ki do jej pierwotnego przeznaczenia, a więc wypełniania luk w zabudowie, a nie czynienia z niej głównego narzędzia urbanizacji tak naprawdę nowych terenów. No i trzecia rzecz, która jest bardzo ciekawa, która polega na tym, niezbyt chyba poprawnie pod względem techniki legislacyjnej, na właściwie całkowitym odwróceniu, może nie odwróceniu, ale zmianie treści specustawy mieszkaniowej, w której się zmienia prawie wszystko, łącznie z tytułem, i która ma głównie w tej chwili służyć temu, żeby być podstawą do tak zwanego zintegrowanego planu inwestycyjnego, czyli planu miejscowego sporządzanego, można powiedzieć, na wniosek i zgodnie z koncepcją inwestora, ale z którym będzie się wiązał instrument umowy urbanistycznej, czyli też pewne istotne zobowiązania, chociażby infrastrukturalne po jego stronie. Ten instrument współpracy samorządu z inwestorami prywatnymi, którego do tej pory w tak kompleksowej formie nie było, który gdzieś tam, powiedzmy, na marginesie funkcjonował na bazie artykułu 16 z ustawy o drogach publicznych, był, ale raczej w deklaratywnej formie, bo z tego co wiem, żaden samorząd jeszcze z tego skutecznie nie skorzystał w formie miejscowego planu rewitalizacji. Tu się okazuje, że zamiast specustawy mielibyśmy coś, co jest bardziej kompleksowym instrumentem. Pytanie, dlaczego ma to być w odrębnej ustawie niż ta zasadnicza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest dla mnie trochę zagadką, bo to mogłoby być sensowne uzupełnienie systemu, tym bardziej, że to ma być właśnie bardziej jednak plan miejscowy, a nie jakaś trzecia, zupełnie inna procedura, tak jak troszeczkę niestety była do tej pory specustawa mieszkaniowa. Tak więc jest tutaj bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które generalnie idą w dobrą stronę, natomiast jak się wczytamy w szczegóły, to widzimy, że tam na wiele kompromisów musieli pójść twórcy ustawy. Pytanie, z kim były te kompromisy zawierane. Kwestia standardów urbanistycznych, która jest zasygnalizowana, ale które są nie do końca powiedziane, czy mają być obligatoryjne, czy nie. Bardziej odnoszą się do infrastruktury społecznej niż infrastruktury technicznej. Kwestie sporządzania bilansów zapotrzebowania, czy ten wzór, który jest w rozporządzeniu przedstawiony, będzie odpowiedni dla każdej gminy, czy on za bardzo nie bazuje na tym, co już było i czy nie będzie utrwalał pewnych złych tendencji. Na pewno będzie bardzo dużo tych pojedynczych takich zapisów, co do których trzeba się mocno zastanowić. I ostatnia jeszcze tylko kwestia. Ten projekt dość słabo się wpisuje z kolei w reformę planowania strategicznego, która była kilka miesięcy, nie, już dawniej, już pod koniec 2020 roku wdrożona, gdzie mamy do czynienia ze strategiami nowego typu, strategiami rozwoju gminy, strategiami ponadlokalnymi, które mają zawierać tak zwany model struktury funkcjonalno-przestrzennej, gdzie tam ma niby być ta polityka przestrzenna, ale trochę się wzajemnie te dwie regulacje nie widzą. Widać, że powstawały w innych ministerstwach i tak jakoś tam uznają swoje istnienie, ale to nie jest pełna integracja, nie pokazuje się, jak się ma jeden rodzaj dokumentu, na przykład plan ogólny, zawierać w drugim, czyli w strategii i w tym modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Tu też można byłoby coś dopracować, bo strategia z gruntu ma być czymś bardziej zintegrowanym, ma uwzględniać także aspekty finansowe, pewne plany inwestycyjne danej jednostki samorządu. Plan ogólny mógłby być tu bardziej narzędziem wykonawczym, ale to musi być w jakiś sposób nieco bardziej powiązane niż jest do tej pory to zaproponowane. Ja może jeszcze wejdę słowo, bo uświadomiłam sobie, proszę panów i panie profesorze, że my mówimy o szczegółach, a widzowie mogą nie wiedzieć. Najważniejsze jest to, że plan ogólny, proszę państwa, ma zastąpić studium uwarunkowań. Studia uwarunkowań mają wygasnąć do 2025 roku i gminy mają być zobligowane do uchwalenia planu ogólnego. Dokładnie tak i to będzie na pewno też duży wysiłek taki organizacyjno-merytoryczny dla gmin. No, sam się zastanawiam, czy mamy w Polsce tylu planistów, urbanistów, którzy dla tych 2,5 tysiąca gmin są mimo wszystko w dość krótkim czasie, tak szybko te wszystkie nowe dokumenty opracowywać, a plan ogólny zdecydowanie ma większy ciężar gatunkowy niż kierunkowa część studium, bo stanowi akt prawa miejscowego. Ma stanowić przynajmniej. Takie są założenia. Dziękuję bardzo. Jak widać, jest to niezwykle głośny i gorący ostatnimi czasy temat, ale w przestrzeni publicznej pojawił się również kolejny ciekawy projekt nowelizacji ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
przygotowany przez warszawskich samorządowców. Poproszę pana doktora Gajewskiego o nakreślenie tego tematu. Rzeczywiście w ostatnim kwartale 2021 roku pojawił się w przestrzeni publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. On został przygotowany przez warszawskich samorządowców, częściowo związanych z komitetami lokalnymi, ale częściowo także popierany mniej lub bardziej formalnie przez warszawskich samorządowców, przede wszystkim ze szczebla dzielnicowego, którzy są związani z partiami politycznymi rządzącymi w mieście oraz w dzielnicach. Projekt jest ciekawy i można na niego patrzeć na dwóch płaszczyznach, to znaczy zarówno na płaszczyźnie politycznej, no bo on po prostu pokazuje, co warszawskich samorządowców z poziomu dzielnicowego, włodarzy warszawskich 18 dzielnic, burmistrzów, zastępców burmistrzów, radnych dzielnicowych boli i też pokazuje pewne napięcie między poziomem dzielnicowym a poziomem ogólnomiejskim w Warszawie. Z drugiej strony można na niego patrzeć na płaszczyźnie prawnej, to znaczy tego, czy te rozwiązania, które niewątpliwie rozwiązują rozmaite codzienne bolączki warszawskich burmistrzów i zastępców burmistrzów w mniejszym stopniu, ale także radnych dzielnicowych, są w ogóle z konstytucyjnego i systemowego punktu widzenia dopuszczalne. Ja może pokrótce powiem, o co chodzi w tym projekcie. Tak jak powiedziałem, on, jeśli patrzy się na niego od takiej strony politycznej, od strony funkcjonalnej, no to ten katalog zaproponowanych rozwiązań, bo projekt jest dosyć obszerny, biorąc pod uwagę no, niewielką objętość ustawy warszawskiej, to jest katalog bolączek warszawskich samorządowców dzielnicowych. I że dążenie jest takie, ażeby no, jeszcze bardziej upodobnić warszawskie dzielnice do gmin, żeby one w zasadzie nie tak jak do tej pory, chociażby Trybunał Konstytucyjny w 2002 roku powiedział, że są to quasi gminy, no to żeby one jeszcze bardziej te gminy zaczęły przypominać. No i tak chociażby tworzy się niezależne od Urzędu Miasta Stołecznego urzędy dzielnic. Dzielnice mają dysponować symbolami niczym gminy. Burmistrzowie dysponować takim samym władztwem pracowniczym, jak dysponują burmistrzowie gmin. W Warszawie to jest zorganizowane inaczej. Może wytłumaczę, urzędy dzielnic są jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta. Burmistrzowie są po prostu pracownikami Urzędu Miasta. Wszyscy pracownicy, zarówno pracownicy urzędów dzielnic, jak i burmistrzowie podlegają jednolitemu władztwu pracowniczemu kierownika urzędu, czyli prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Wreszcie projekt proponuje wprowadzenie wyłącznego zakresu działania dzielnic, czyli takich zadań, które mogą wykonywać wyłącznie dzielnice, oraz wprowadza obowiązek przypisania im kompetencji w tym zakresie, a w zasadzie, jeśli się czyta literalnie tę ustawę, to wynika z niej mniej więcej tyle, że za tymi zadaniami przynajmniej w części idą z automatu, z mocy prawa kompetencje, czyli założenie jest takie, że to, co dzisiaj dzielnice wykonują z mocy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i przede wszystkim z mocy pełnomocnictw i upoważnień prezydenta miasta stołecznego Warszawy, to mają zacząć wykonywać po prostu z mocy prawa. Już nie będzie po stronie organów miasta takiej swobody w ruchu zadań między miastem i między dzielnicami. Bardzo poważne uprawnienia wprost burmistrzom dzielnic przypisuje się w zakresie zarządzania mieniem. Mienie wprawdzie należy do miasta, ale wyłącznie w tym zakresie dzielnicowym mają zarządzać nimi organy dzielnic. No i mają dzielnice także zyskać z pewną samodzielność finansową, to znaczy pracować, prowadzić gospodarkę finansową na podstawie swoich uchwał budżetowych, które samodzielnie będą przyjmować. Dzisiaj tak nie jest, bo prowadzą gospodarkę finansową na podstawie tak zwanych załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, które są jedynie opiniowane przez Rady Dzielnic, a uchwalane oczywiście przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Cały ten projekt oznaczałby dużą rewolucję w ustroju miasta stołecznego Warszawy, bardzo mocno wzmacniałby poziom dzielnicowy kosztem miasta i o ile na takim poziomie czysto funkcjonalnym czy nawet politycznym można dyskutować celowość tych rozwiązań, i przyznam to, mówię z własnych kontaktów z warszawskimi samorządowcami, no jest wielu z nich, bez względu na afiliacje partyjne, którym ten projekt się bardzo, bardzo podoba, to jednak na płaszczyźnie takiej konstytucyjnej i systemowej odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z kolejną powtórką z
historii, która przesądza w sensie negatywnym przyszłość tego projektu, już to niezależnie od tego, jaka będzie większość parlamentarna. Dlatego, że ważną rzeczą tutaj, która też jest trochę pomijana w samej dyskusji wokół tego projektu, są wnioski płynące i z Konstytucji, ale przede wszystkim z jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, w którym no, wyraźnie Trybunał Konstytucyjny i słusznie zwrócił uwagę na to, że skoro mamy takie rozwiązanie, w którym miasto stołeczne Warszawa jest jednolitą gminą mającą status miasta na prawach powiatu, a dzielnice, choć dysponują dużą autonomią organizacyjną i wyglądają nieco inaczej niż sołectwa, osiedla i dzielnice w innych miastach niż miasto stołeczne Warszawa, to jednak są jednostkami pomocniczymi i działają w zakresie zadań i kompetencji miasta stołecznego Warszawy, a ten sposób działania nie może naruszać konstytucyjnej samodzielności organów miasta stołecznego Warszawy. Innymi słowy, okazuje się w świetle tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wówczas zakwestionował przeniesienie z mocy ustawy na poziom dzielnicowy bodaj kompetencji w sposób wyłączny zadań i kompetencji związanych z prowadzeniem żłobków, no nie chcę skłamać, czy to były żłobki, czy przedszkola, natomiast była to jakaś forma opieki edukacji nad mniejszymi dziećmi. No, okazuje się w tym świetle, że przeniesienie czegoś wyłącznie na poziom dzielnicowy, wyłączenie w jakimś zakresie odpowiedzialności i wpływu organów miasta stołecznego Warszawy na to, co się w warszawskich dzielnicach dzieje, po prostu jest niekonstytucyjne, bo ogranicza tą samodzielność gminy, którą przecież miasto stołeczne Warszawa dysponuje. W tym sensie patrzę na ten projekt jakby w takich trzech płaszczyznach. Znaczy po pierwsze ze względu na to otoczenie konstytucyjne, ale także otoczenie polityczne. Myślę, że ten projekt, nawet jeśli zostanie ostatecznie zgłoszony i zostanie wszczęte postępowanie w Sejmie, które będzie związane z procedowaniem tego projektu, to on nie zakończy się oczekiwanymi zmianami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ale myślę sobie, że z drugiej strony projekt traktowany jako wykaz bolączek warszawskich dzielnicowych samorządowców, no musi prowadzić po raz kolejny, być może tak po prostu musi być, jeśli chodzi o historię ustroju miasta stołecznego Warszawy, że raz na kilkanaście lat trzeba sobie rozstrzygnąć, czy jednak stawiamy na większą samodzielność poziomu dzielnicowego, ale wtedy rezygnujemy z formuły jednolitej gminy, w której działają jednostki pomocnicze o pewnym zakresie samodzielności większej niż jednostki pomocnicze w innych miastach, czy decydujemy się na rozwiązanie, w których dzielnice są po prostu samodzielnymi gminami o ograniczonej w pewnym zakresie samodzielności na rzecz poziomu ogólnomiejskiego, jak to działało w latach 90. przy ustawie z 90. czy z 94. roku. Mnie osobiście wydawało się przez lata, że ten ustrój ukonstytuowany ustawą z 15 marca 2002 roku, on mocno okrzepł, w szczególności po uchwaleniu statutu miasta, statutów dzielnic oraz uchwały kompetencyjnej, ale okazuje się, że być może ten czas krzepnięcia jakiejś względnej akceptacji dla tych rozwiązań ustrojowych, on się po prostu skończył i po raz kolejny trzeba przeprowadzić tą prawno-polityczną dyskusję dotyczącą tego, czy stawiamy na dzielnicę, czy jednak stawiamy na jednolitą gminę, bo z perspektywy konstytucyjnej, z perspektywy systemowej chyba nie da się zrobić tego tak, jakby chciała część samorządowców z warszawskich dzielnic, to znaczy zachować tę jednolitą gminę, ale uczynić z dzielnic takie trochę bardziej gminy niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czyli projekt bardzo ciekawy. Widać, że tutaj idziemy w stronę samodzielności i decentralizacji. Mam nadzieję, że uda nam się do tego jeszcze wrócić w drugiej części naszego spotkania. Natomiast teraz chciałbym zadać Państwu pytanie, bo mamy nowy rok, mamy nowe wyzwania, ale też nowe możliwości i chciałbym się zapytać Państwa, czy widzą może Państwo jakieś duże wyzwania, duże utrudnienia dla urzędów gmin, dla pracy urzędów gmin w 2022 roku. Zapraszam panią dr Annę Fogel. Um.
ogromne utrudnienie zauważyłam, proszę Państwa, dzisiaj, zupełnie nieoczekiwane, które może dosyć zaburzyć bardzo pokładane przeze mnie nadzieje w pracy samorządów, a mianowicie nadzieje dotyczące realnego wreszcie wdrożenia programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Ja może tylko zaanonsuję, w tym roku, proszę Państwa, na program opieki wytchnieniowej już rekomendacje pozytywne uzyskało 958 jednostek samorządów terytorialnych, zarówno gmin, jak i powiatów, na kwotę 150 milionów złotych. W zeszłym roku to było 60 milionów, czyli mamy prawie 2,5-krotny wzrost finansów przeznaczonych na opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a program asystencji osób niepełnosprawnych to, proszę Państwa, ponad 1000 gmin, na kwotę 0,5 miliarda, w zeszłym roku to było 150 milionów. I w związku z tym należałoby oczekiwać, że miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej rzeczywiście będą pełną parą wdrażać. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne dotarcia do tych osób z niepełnosprawnościami, znalezienia tych osób, które podejmą się asystencji i pełnienia funkcji opieki wytchnieniowej. Wielkie przedsięwzięcie logistyczne, ale wreszcie dające szansę, że te strumienie programów w polityce społecznej zafunkcjonują. I dzisiaj odnalazłam komunikat Ministerstwa Klimatu mówiący, że to gminy są obowiązane, że to pracownicy urzędów gmin są obowiązani szczegółowo weryfikować poziom dochodów osób ubiegających się o dodatek osłonowy. W związku z tym, z tego, co szybko udało mi się ustalić, niestety w ogromnej większości zostali tym obciążeni właśnie pracownicy MOPS-ów i GOPS-ów. No a więc widzę, że niestety szanse na szybkie wdrożenie tych programów asystencji dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej będą musiały ustąpić przed tym pilnym, chociaż być może docelowo mniej ważnym, no to jest oczywiście kwestia ocenna, ale pilnym wyzwaniem przyznania dodatku osłonowego. Więc bardzo nieoczekiwana sytuacja i myślę, że biurokratycznie ogromne obciążenie dla urzędów gmin, niestety. Dziękuję bardzo za tą jakże ważną uwagę. Chciałbym zadać pytanie panu doktorowi Sebastianowi Gajewskiemu. Czy można nie transmitować obrad Rady Gmin, będąc jeszcze właśnie w temacie pracy urzędów? No właśnie, są takie sprawy, są takie obszary działalności urzędów, organów, jednostek samorządu terytorialnego, co do których ja przynajmniej myślałem, że i w zeszłym roku, i w nadchodzącym roku nie będą stanowiły żadnego problemu, że jeśli stanowiły problem, to na początku, wtedy, kiedy ta duża nowelizacja ustaw samorządowych z 2018 roku została uchwalona, potem wchodziła w życie, ale na pewno to nie będzie problem dzisiaj. No a okazuje się, że są takie miejsca w Polsce, w których te podstawowe wymogi wynikające z nowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, zapewniające jawność działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, nie są w najmniejszym stopniu honorowane, nie są w najmniejszym stopniu przestrzegane. Problem pojawił się kilkakrotnie już w orzecznictwie sądów administracyjnych i w orzecznictwie nadzorczym wojewodów, i to w tym sensie dobrze, bo znaczy, że wojewodowie jako organy nadzoru, badając legalność podejmowanych przez organy stanowiące uchwał, zwracały uwagę nie tylko na ich treść, ale także na sposób procedowania, a do tego sposobu procedowania zaliczały również zapewnienie jawności w sposób przewidziany przez przepisy prawa, czyli przede wszystkim transmitowanie i utrwalanie przebiegu sesji rad gmin. Ale jak się okazuje, bodaj w listopadzie czy w grudniu, okazało się, że jest przynajmniej jeden wojewoda w Polsce, który stwierdził, że w zasadzie to wprawdzie jest taki obowiązek, ażeby transmitować i utrwalać obrady organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. On jednak nie zamierza wyciągać żadnych konsekwencji wobec organów gmin, które tego po prostu nie robią i że wszystko jest w zasadzie w porządku. W sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich,
chwil zwracając uwagę i na konstytucyjne, i na ustawowe zakotwiczenie tego obowiązku transmitowania i utrwalania przebiegu sesji organów stanowiących, ale myślę sobie, że skoro rozmawiamy o problemach, no to właśnie być może to jest, być może ten do przestrzegania tego obowiązku może zaczyna być, czy może być problemem, w szczególności, że przecież duża część organów stanowiących pracuje zdalnie, a jak pokazuje doświadczenie, jak pokazuje także orzecznictwo nadzorcze wojewodów, część rad, w szczególności rad gmin, z niewiadomych bliżej przyczyn zaczęła uznawać, że ze względu na obowiązujący stan epidemii, to, że procedują w trybie zdalnym, z tego obowiązku transmitowania i utrwalania obrad są zwolnione. Tymczasem słusznie sądy administracyjne i większość wojewodów przyjmuje, że tak w żadnym wypadku nie jest, że to jest fundamentalny obowiązek, który ma podstawę i ustawową, i konstytucyjną, bo przecież jeśli coś w dzisiejszych warunkach technicznych ma zapewniać pełną jawność działalności organów gminy, no to przecież będzie to obowiązek transmitowania w czasie rzeczywistym i utrwalania dźwięku i obrazu sesji Rady Gmin. To jest ta forma, która także w stanie epidemii no jest i powinna chyba być podstawowym sposobem dla obywateli na przyglądanie się temu stanowi lokalnej demokracji. Ten obowiązek musi być bezwzględnie przestrzegany. Warto na to patrzeć i chyba także warto patrzeć na to, jak reagują na ewentualne naruszenia tego obowiązku poszczególne organy nadzoru, bo jeśli by się tak zdarzyło, że inni wojewodowie niż ten jeden konkretny, o którym dzisiaj mówię, dopuszczają takich naruszeń, wręcz no, tam było pismo, w którym wojewoda stwierdził, że w zasadzie wszystko jest w porządku i on nie będzie interweniował, no to okaże się, że ta fundamentalna dzisiaj gwarancja jawności organów, działań organów gminy, organów jednostek samorządu terytorialnego jest po prostu iluzoryczna, a to byłoby niedobre, ujmując systemowo, dla całej demokracji lokalnej. Dziękuję bardzo za ten komentarz. No dobrze, przejdźmy dalej. Kwestia dopuszczalności budowania domów do 70 metrów kwadratowych bez uzyskania pozwolenia na budowę poruszyła niedawno chyba i całe środowisko i urbanistów, i architektów. No, jest to niezwykle głośny temat. I poproszę pana profesora Łukasza Mikułę o to, żeby jakoś naświetlił swoje podejście do tego tematu i swoją opinię. Tak, na pewno się to zagadnienie wpisuje w potencjalne wyzwania dla pracy urzędów gmin, ale nie tylko urzędów, bo także starostw, jeśli chodzi o ten rok, który się właśnie zaczął, bowiem 3 stycznia tego roku weszły przepisy o tak zwanych domach do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. To tak jak w pierwszej części na początku chwaliliśmy, że generalnie reforma ta kompleksowa systemu planowania przestrzennego idzie w dobrym kierunku, tak to jest przykład regulacji takiej totalnie, powiedziałbym, idącej w przeciwną stronę, gdzie pod, wydaje się tutaj pod płaszczem tak zwanych ułatwień dla mieszkańców, znoszenia barier biurokratycznych, jednak bardzo mocno się system dekonstruuje tak naprawdę z różnych powodów. Wyzwanie to będzie z jednej strony dla urzędów gmin, bo oprócz kwestii tego, że mniej dokumentów sam inwestor potrzebuje, ustawa nakłada bardzo krótkie terminy, 21 dni dla Urzędu Gminy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy odnoszącej się do takiego właśnie obiektu, czyli domu do 70 metrów kwadratowych, ale mówimy o powierzchni zabudowy, tak? Maksymalnie dwukondygnacyjny, tak naprawdę i powierzchni użytkowej może być w tym momencie trochę więcej na tych dwóch kondygnacjach łącznie. Na pewno nie 140, ale powiedzmy, myślę, że 100 spokojnie da się wyciągnąć. Natomiast problemem jest to, że po pierwsze są bardzo krótkie terminy, które nie uwzględniają specyfiki jednak tego postępowania administracyjnego związanego z decyzjami o warunkach zabudowy, które wymagają czasami uzupełnienia dokumentów, czasami zdobycia uzgodnień. No, wiele urzędów gmin, szczególnie tam, gdzie jest duża presja urbanizacyjna na budownictwo jednorodzinne, otoczenie dużych miast, strefy podmiejskie, to jest no, przede wszystkim te miejsca, gdzie tego dotyczy, ale także obszary cenne turystycznie, gdzieś tam w okolicach morza, gór, jezior, to też może to dotyczyć i to być na dużą skalę
używane czy nadużywane. Problem polega na tym, że teoretycznie ma to być budowa na użytek własny inwestora. Nie za bardzo jest to jak zweryfikować, to tylko na oświadczenie jest składane. Urzędnicy zastanawiają się na pewno, na ile tak zwany sprytny inwestor jest w stanie, wykorzystując te zapisy, duże obszary jakieś, powiedzmy, w tej chwili niezagospodarowane przekształcać właśnie w tym uproszczonym i przyspieszonym trybie, uzyskując dla nich warunki zabudowy. Doszło do takiej sytuacji, że poważnie z kilkoma urzędnikami zastanawialiśmy się, czy praktyką nie będzie to, że jeżeli się taki wniosek pojawi z terminem 21 dni na jego wydanie, na wydanie decyzji, generalnie, która powinna być pozytywna, ale trzeba przeprowadzić całą analizę urbanistyczną i tak dalej, czy wiedząc, że i tak decyzja musi być pozytywna, czy w pierwszej instancji na początku urzędy w ciągu tych 21 dni nie będą, żeby uniknąć kary, bo ta ustawa wprowadziła konkretne kary za przekroczenie terminu, czy urzędy nie będą po prostu za pierwszym razem wydawać decyzji odmownej po to, żeby po tym, jak oczywiście ona pójdzie do samorządowego kolegium odwoławczego, ono je zwróci, żeby mieć czas na przygotowanie tak naprawdę tego postępowania administracyjnego i uniknięcie kary. Dziwna rzecz, która może przenieść skutek odwrotny do zamierzonego, ale czasami tak jest, jak się pewne rzeczy ewidentnie politycznie motywowane wprowadza, a nie przemyśli się tego w systemie. Natomiast skrajną aberracją jest to, co się dzieje później na etapie prawa budowlanego, ponieważ te domy są właśnie na zgłoszenie, a nie na pozwolenie na budowę. Normalnie do zgłoszeń się zawsze stosowało tak zwaną zasadę milczącej zgody, czyli jeżeli w ciągu określonego terminu starostwo w tym przypadku, czy Urząd Miasta, ale na prawach powiatu nie zgłosiło zastrzeżenia, na przykład tego, że jest to budowa niezgodna z planem miejscowym, albo że to jest jednak taka kategoria obiektu, która wymaga pozwolenia na budowę, no to wówczas wydawało decyzję o sprzeciwie i to zgłoszenie de facto no jakby nie nabierało mocy, tak w dużym uproszczeniu. Tu jest dziwna sytuacja, w której w odniesieniu do tych domów do 70 metrów kwadratowych te wszystkie bezpieczniki zostały wyjęte z systemu. Te wszystkie sytuacje, które nakazują wręcz staroście zgłoszenie sprzeciwu do zgłoszenia, te przepisy zostały wyłączone dla tej kategorii domów do 70 metrów kwadratowych. Tak naprawdę samo doręczenie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, starostwa albo urzędu dużego miasta, powoduje, że można rozpocząć budowę. Tak naprawdę oznacza to, że ja w tym zgłoszeniu w cudzysłowie mogę napisać wszystko i zacząć budowę. I teraz pytanie jest, kto ma to weryfikować? Czy od razu to naprawdę wchodzi już dopiero nadzór budowlany teoretycznie, czy w jakiejś innej formie? Ale proszę zobaczyć, że wydaje się to z jednej strony, że to jest bardzo korzystne dla inwestora, no, takiego, który jest pewny siebie i wie, że po prostu ważne, żeby zacząć budowę, a potem się zobaczy, to jest bardzo korzystne, ale dla uczciwego inwestora wcale to nie jest być może dobre rozwiązanie, bo do któregoś momentu nie będzie pewny, czy tak naprawdę ta jego inwestycja jest zgodna z prawem. Tak? On teoretycznie ją może rozpocząć, bo zgłoszenie trafiło do urzędu, dziwna sytuacja, z dniem doręczenia on może budować, a nie ma żadnej pewności, że ta inwestycja z różnych powodów jest zgodna z prawem. Tak więc to jest przykład złego prawa, tworzonego doraźnie, wprowadzającego chaos i problemy po stronie i urzędów gminy, i starostw powiatowych. Korzystna, bo w mętnej wodzie czasami jest paradoksalnie dużym rekinom, nie zawsze uczciwie działającym inwestycyjnym, wcale nie musi być konieczna dla tego przysłowiowego Kowalskiego, który myśli, o, będzie mi łatwiej zbudować dom, bo może i łatwiej, ale czy bezpieczniej, nie sądzę. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze takie krótkie pytanie do tego. Czy Pana zdaniem ta ustawa jest na tyle, powiedzmy, źle skonstruowana, że już jej się nie da naprawić? Czy może są jakieś działania legislacyjne, które można by było podjąć na przykład, żeby znowelizować ustawę, żeby ona, mówiąc kolokwialnie, działała? Oczywiście ja nie rozumiem, dlaczego akurat w odniesieniu do tej kategorii obiektu została wyłączona ta zwykła procedura zgłoszenia, która przecież działa, się sprawdza. Niech w tym przypadku starostwo ma te, to będzie nawet 21 zamiast 30, jak już bardzo chcę mieć danek, ale jednak jakiś czas na sprawdzenie projektu, na sprawdzenie jego zgodności z planem miejscowym, sprawdzenie, czy faktycznie on się kwalifikuje do tej grupy, która jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, no tak jak się robi ze wszystkimi innymi procedurami zgłoszeniowymi. Dlaczego tutaj zostały te bezpieczniki tej procedury wyłączone, usunięte, nie jestem w stanie zrozumieć, bo to oznacza, że
naprawdę może się przy... Mieliśmy przykład ustawy antykowidowej, gdzie też potrafili niektórzy wykorzystać to, żeby budować osiedla w środku puszczy, tak? Tak samo obawiam się, że ktoś może wykorzystywać tą procedurę, nawet nie wiem, wziąć sobie na słupy 10 czy 15 osób fizycznych, mówiąc, że to jest dla nich, dla każdego z nich osobna inwestycja i dosyć takim czasami agresywnym i nie do końca kontrolowanym sposobem próbować urbanizować te obszary, które nie do końca się pod to nadają i gdzie w normalnym trybie być może by w żaden sposób takich zgód nie uzyskała. Czasami jest tak, że jak już się zacznie jakąś budowę, no to później się ją próbuje dokończyć różnymi sposobami tłumaczyć. Tak naprawdę nawet nie ma do końca przewidzianej procedury legalizacji, jeżeli stwierdzimy, że to jest samowola, no bo powinna być budowa zgodna z pozwoleniem na budowę. Tu pozwolenia nie ma. Z czym jeszcze powinna być? No powinniśmy mieć jakiś dowód, że to zgłoszenie skutecznie zostało jakby przyjęte przez organ, że on nie wniósł sprzeciwu, ale tutaj w odniesieniu do tej kategorii obiektów on nie ma prawa nawet wnosić sprzeciwu, więc w tym momencie to jest wszystko bardzo przyjące cały system, tak, który był lepszy lub gorszy, ale jakąś tam logiczną konstrukcję jednak posiada. Tu ktoś stwierdził, że trzeba wyważyć te drzwi, a nie pomoże, myślę, to tym, dla których to jest przewidziane, a kłopoty szczególnie urzędnikom w gminach, w starostwach, w nadzorze budowlanym też może duże przynieść. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za te wypowiedzi. Sugeruję już przejść do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli do właśnie miasta przyszłości. I dlatego chciałbym zadać Państwu pytanie, jak Państwo rozumieją miasto przyszłości, z czym dla Państwa wiąże się to słowo i jak wyobrażają sobie Państwo rozwój polskich, ale nie tylko miast i metropolii, również w kontekście no, cały czas panującej pandemii koronawirusa. Może Pani doktor Anna Fogel, zapraszam. Ja, proszę Państwa, jestem osobą dosyć zachowawczą i dlatego jeśli myślę o mieście przyszłości, to przede wszystkim myślę, że to powinno być miasto rozważne. No, które to pojęcie jest dosyć bliskie słowu zrównoważone, to znaczy jednak jestem dosyć ostrożna co do różnych rewolucyjnych pomysłów kształtowania struktur miejskich. Myślę, że pewne trendy my bardzo wyraźnie widzimy, to znaczy z jednej strony no, co do zasady miasta się wyludniają, no, następuje ten ruch migracyjny na przedmieścia i tak naprawdę powinniśmy się nauczyć tym procesem zarządzać, a nie próbować z nim walczyć, bo mam wrażenie, że od mniej więcej 20 lat im więcej mówimy o rozlewaniu się zabudowy na strefy podmiejskie, tym bardziej ona się panoszy, chociażby to, o czym przed chwilą pan profesor mówił, tak? Ta atomizacja możliwości budowy domów ma miejsce i myślę, że to będzie podstawowe wyzwanie dla miast przyszłości, jak zrównoważyć tą funkcję miejską, podmiejską, swego rodzaju wsi w mieście, jak stworzyć struktury właściwe i zarządzać właściwymi strukturami funkcjonalnymi. No ale oczywiście równie istotne są wyzwania społeczne. Nie ma się co oszukiwać. Nasze społeczeństwo starzeje się i będzie się starzało w bardzo dużym tempie i również w tym zakresie musimy zacząć my już choćby myśleć o mieście, w którym będziemy chcieli żyć za 15-20 lat, tak żeby było to miasto po prostu dla nas przyjazne. No i oczywiście tu szalenie istotne jest określenie, na ile samorząd gminny powinien mieć autonomię w kształtowaniu tych struktur i zarządzaniu miastem, a na ile rzeczywiście powinny wkraczać pewne odgórne regulacje, które by no, określone interesy zabezpieczały. Myślę, że ta walka o samodzielność samorządu, samodzielność strategiczną, samodzielność planistyczną będzie chyba najtrudniejszym wyzwaniem w nadchodzących latach. Dziękuję bardzo. Chciałbym tutaj nawiązać właśnie do tej autonomii i zadać pytanie panu doktorowi Sebastianowi Gajewskiemu. Centralizacja czy decentralizacja, jak pana zdaniem, jaki model pana zdaniem sprawdzi się lepiej w przyszłości? No ja pójdę tutaj trochę za myślą Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną w wyroku z 2002 roku dotyczącym ustawy warszawskiej, gdzie Trybunał Konstytucyjny no powiedział, że no wprawdzie decentralizacja to w polskiej debacie publicznej ma zawsze pozytywne zabarwienie znaczeniowe, ale to nie znaczy, że
zawsze administracja zdecentralizowana jest najlepszą receptą na dobre wykonywanie zadań publicznych, bo decentralizacja zdaniem Trybunału i moim zdaniem także kończy się tam, gdzie się zaczyna nieefektywne czy ryzyko nieefektywnego wykonywania zadań publicznych. My mamy za sobą 30 lat doświadczenia wykonywania olbrzymiej części zadań publicznych, zadań i kompetencji przez administrację zdecentralizowaną, przez samorząd gminny, powiatowy, samorząd województwa, także przez samorząd, przez i jednostkę samorządu terytorialnego o szczególnym statusie jak miasto stołeczne Warszawa, jak również przez związki jednostek samorządu terytorialnego, które działające na szczególnych zasadach na obszarach metropolitalnych. Mówię tutaj o związkach komunalnych z lat 90., które zarządzały miastem stołecznym Warszawą, jak i obecnie o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy więc naprawdę duży zasób doświadczeń, z których możemy i powinniśmy wyciągać wnioski. I jeśli, bo dzisiejszy temat odcinka dotyczy miasta przyszłości, więc w tym obszarze chciałbym się poruszać. Myślę sobie, że to miasto przyszłości jest wyzwaniem, zgadzam się z panią dr Anną Fogiel, w bardzo różnych obszarach, ale także jest wyzwaniem w sferze prawa administracyjnego ustrojowego, to znaczy znalezienie optymalnych rozwiązań ustrojowych umożliwiających skuteczne wykonywanie publicznych zadań i kompetencji w takim mieście, w tym w szczególności w dużym mieście. Kiedy patrzę na te nasze doświadczenia z ostatnich 30 lat i przyszłość, która też została zarysowana przez panią doktor, to znaczy, że miasta się rozlewają, że tworzą się bardzo duże obszary skoncentrowane wokół dużego miasta, ale ludzie mieszkają także poza tym miastem na obszarach, które nie są jego częścią, to myślę sobie, że na pewno takim modelowym rozwiązaniem ustrojowym nie byłoby przenoszenie czy powielanie tych rozwiązań, które dzisiaj mamy we wspomnianej przeze mnie ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Chyba to nie jest tak, że powinniśmy zarządzać obszarami metropolitalnymi, tworząc bardzo duże, jednolite miasta, które miałyby jednostki pomocnicze o szczególnym statusie, które w dużej mierze konsumują pewne tradycje ustrojowe. Pamiętajmy zresztą, że te dzielnice działające nie jak dzisiaj jako jednostki pomocnicze, ale organizmy o dużym zakresie zadań i kompetencji działały przed 90 rokiem na obszarze także innych miast, jak Poznań, jak Łódź, jak Kraków. Dzisiaj nikt nie myśli o tym, żeby w ogóle do takich rozwiązań wracać. Z drugiej strony doświadczenia chyba także motywowane naszym charakterem narodowym, temperamentem, tym ograniczonym zaufaniem, które mamy nawzajem do siebie, no pokazują, że dobrowolne związki komunalne, porozumienia, nie są najlepszą drogą do tego, żeby zapewnić efektywne zarządzanie na takich dużych obszarach miejskich. To oczywiście jest możliwe i mamy do tego dobre oprzyrządowanie ustrojowe, które ma pewne mankamenty, tu się zgodzę, ale chyba jednak problem jest w mentalności, że do tworzenia tych związków komunalnych, w szczególności takich, które miałyby naprawdę duży zakres zadań i kompetencji, a nie byłyby tylko związkami celowymi do zbudowania kanalizacji albo do zarządzania gospodarką odpadową, no to jest po prostu daleko, my tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I chyba i być może do tego zmierzam, takim modelowym rozwiązaniem jest ten organizm w postaci GZM, to znaczy tutaj udało się z jednej strony nie tworzyć takiego ciężkiego mechanizmu ustrojowego typu miasto stołeczne Warszawa, czyli wielka jednolita gmina z dzielnicami mocno podporządkowanymi poziomowi ogólnomiejskiemu, ale dysponującymi swoim zakresem zadań i kompetencji swoimi organami, a z drugiej strony uniknąć tego wątku, o którym mówiłem wcześniej, czyli tego samodzielnego dochodzenia przez gminy, powiaty do optymalnych form współpracy. Tu jednak ustawodawca troszkę przymusił, troszkę zaproponował taki skrojony pod
ten konkretny obszar, mechanizm ustrojowy i być może to jest właśnie droga dla tego miasta przyszłości, dla dużego miasta przyszłości, bo pewnie z takimi obszarami w Polsce, które będą miały, no właśnie, tak dzisiaj Warszawa mówi się, że ma 2,5 miliona mieszkańców, ten obszar wokół Warszawy znacznie więcej, ale tego rodzaju obszary przecież tworzą się i będą się tworzyć przynajmniej wokół kilku miast w Polsce. Być może to jest ta właściwa droga do zarządzania dużym miastem w przyszłości. Dziękuję bardzo. Wspomnieli Państwo o problemie rozlewania się miast, a jak wiadomo, problem rozlewania się miast to również wyzwanie dla mobilności miejskiej. I chciałbym zadać panu profesorowi Łukaszowi Mikule pytanie, jak zgrać rozwój przestrzenny z systemami zrównoważonego transportu? Faktycznie to jest, wydaje się, kluczowe wyzwanie miasta przyszłości, czy może nawet bardziej obszaru metropolitalnego przyszłości, bo nam faktycznie ta realna miejskość się poza granice administracyjne wylała, o tym zresztą już tutaj pan doktor mówił, że szukamy dobrych mechanizmów planowania i zarządzania tym miastem funkcjonalnym, a nie administracyjnym, a miasto funkcjonalne to jest miasto administracyjne i czasami kilkanaście albo i kilkadziesiąt może gmin, samodzielnych gmin z mocną pozycją konstytucyjną. Ale to jest także wyzwanie merytoryczne, jak chociażby te dwie dziedziny bardzo ważne, czyli rozwój przestrzenny rozumiany jako powstawanie nowych budynków, nowych osiedli mieszkaniowych, nowych zespołów zabudowy produkcyjno-usługowej czy wszelkiej innej, skrać właśnie z tworzeniem tych zrównoważonych, przyjaznych klimatowi systemów transportowych. Wcale nie jest to takie łatwe, bo nawet jeżeli będziemy mocno inwestować w zrównoważony system transportu, jeżeli będziemy wspierać transport publiczny, szynowy na przykład najlepiej, transport rowerowy, jeżeli będziemy wprowadzać strefy czystego powietrza, ograniczać jakiś wjazd aut, to te wysiłki na niewiele się zdadzą, jeżeli rozwój przestrzenny pójdzie samodzielnie, zupełnie sobie tam, gdzie chce. Tak? Co z tego, że my przybliżamy transport publiczny do na przykład niektórych obszarów podmiejskich, wzmacniamy liczbę kursów, czy tworzymy nawet nowe jakieś trasy, jeżeli zabudowa nam ucieka, bo się tworzy na coraz to nowych zupełnie greenfieldach, jak to się mówi, czyli zielonych polach, na których nie ma nic i do każdej tam usługi, żeby jakąkolwiek swoją potrzebę zrealizować życiową, trzeba i tak jeździć samochodem i w jakiś sposób przyczyniać się do tego, w pewnym sensie tak niezrównoważenia systemu. Prawda jest taka, że wiele problemów miasta, tego bardziej ścisłego, czy centralnych dzielnic, jeśli chodzi na przykład o nadmierny ruch samochodowy, swe źródło ma gdzieś także w obszarach podmiejskich, które skomunikowane są właściwie wyłącznie, rać sobie sam, miej najlepiej dwa samochody na rodzinę, a jak dziecko może już jest trochę bardziej dorosłe, to i trzecie auto. I co się wtedy dzieje? Więc kluczowe jest dla mnie, jeśli chodzi o tą sferę takiej twardszej infrastruktury komunikacyjnej, w ogóle podejścia do tego problemu. On nie jest jedyny, ale jest ważny dosyć, bo jednak potrzeby transportowe ma każdy, choć każdy może mieć różne w zależności od rodzaju pracy czy działalności swojej głównej, wieku, statusu rodzinnego i paru jeszcze innych rzeczy. I wydaje mi się, że właśnie taka kompleksowa reforma systemu, nie tyle planowania przestrzennego, co planowania rozwoju w ogóle, czy nawet zarządzania tym rozwojem, ona powinna uwzględniać to, że te dwie rzeczy, czyli inwestycje transportowe i równoważenie systemu transportowego powinny iść w parze też z powiązaniem tego systemem planowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego. Tak? Chcemy w takim razie, jeżeli mamy gdzieś dobrą komunikację publiczną, być może tam musimy bardziej zintensyfikować, skoncentrować tą zabudowę, ale znowu tu wchodzimy w dylemat, czy kosztem jakichś terenów zielonych, czy to nie będzie zbyt duża intensywność. Z drugiej strony, jeżeli tam, gdzie mamy dobry system transportu, tego zrównoważonego, powiemy nie, tu budujmy tak sobie bardziej, powiedzmy, mniej intensywnie, to nam część tego rozwoju, tej zabudowy ucieknie tam, gdzie nie ma nic tak naprawdę. I ani infrastruktury społecznej, ani technicznej, ani dobrego transportu. To jest na pewno bardzo, bardzo duże wyzwanie i jeżeli
tych dwóch sfer nie zintegrujemy ze sobą, to to zawsze będzie gonienie króliczka tylko, tak? Bo będziemy nowe, duże, kosztowne inwestycje transportowe często prowadzić jako często jednostki samorządu, bo na nich w dużej mierze się to opiera. A z drugiej strony będziemy patrzeć, że wcale wykorzystanie tych bardziej, powiedzmy, ekologicznych, przyjaznych klimatowi środków transportu nie rośnie, no bo jeżeli nam zabudowa ucieka i zabudowa nadal powstaje w miejscach, gdzie idzie tylko wydostać się samochodem, to te efekty zostaną zaprzepaszczone. Czyli to jest problem systemowy, ale bez jego rozwiązania my o zrównoważonym transporcie będziemy bardziej mówić, nawet parę rzeczy inwestycyjnie robić, ale systemowo go, powiedziałbym, nie osiągniemy. Dziękuję bardzo. Temat w ogóle zrównoważonej mobilności był dosyć często podnoszony podczas COP26 w Glasgow, ale w ramach tego samego COP rozmawiano także na temat adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. I chciałbym zadać pani dr Annie Fogel pytanie, jak pani zdaniem miasta przyszłości mogą przystosować się niejako do nieuchronnych zmian klimatycznych, które prawdopodobnie już niedługo, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć? Myślę, że nie mogą, tylko muszą, bo rzeczywiście chociażby kwestie ekstremów klimatycznych czy opadów nawalnych są tak gwałtownymi zjawiskami, że każdy je zauważy i w tym zakresie jak najbardziej trzeba podejmować działania, ale proszę zauważyć, że to nie są wcale działania tak łatwo akceptowane. No, mamy przykłady chociażby z przebudowy głównych ulic w Warszawie, tak, czy słynnego Placu Pięciu Rogów, gdzie bardzo duże wątpliwości budziło wprowadzanie zieleni. Paradoksalnie to wprowadzanie zieleni w centrach miast często jest kwestionowane chociażby z uwagi na ochronę zabytków. To przykład Łodzi i Placu Wolności. I co warto przywołać, burmistrz Paryża przecież postawiła sobie za zadanie zrobienie zielonego Paryża i Plac Gwiazdy obecnie występuje na wizualizacjach zanurzony w drzewach, a nadal no część, jeśli można tak użyć tego sformułowania, ortodoksyjnych czy też konserwatywnych środowisk miłośników zabytków mówi, że no zieleń chociażby w ceglano-betonowej Łodzi jak najbardziej nie powinna mieć miejsca. Więc myślę, że podstawową rzeczą jest pewna zmiana sposobu myślenia, to znaczy zmiana percepcji tkanki miejskiej w taki sposób, aby dla chociażby tej zieleni miejsce się znalazło. To jest również ogromne wyzwanie, bo wszystkie procesy rozlewania się zabudowy, tej tworzenia pewnych pustek w centrach miast jak najbardziej znalazły odpowiedź i chociażby czy mechanizm obecnie funkcjonujący bilansowania terenów pod zabudowę, czy te projekty, o których mówiliśmy z panem profesorem, zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, starają się dążyć do zagospodarowania tych pustek miejskich, ale znowu powstaje pytanie, czy rzeczywiście w pewnym zakresie tych pustek nie należałoby zamienić na takie mikro greenfieldy pełniące właśnie określone funkcje ekosystemowe, tak żeby troszkę tą tkankę zasklepioną i niezasklepioną przemieszać. Natomiast jeśli jeszcze mówimy o zmianach klimatu, o czystości powietrza, ja myślę, proszę Państwa, że ogromne zaburzenie tych wszystkich bardzo ambitnych planów związanych i z programami Czyste Powietrze i przyjętymi uchwałami tak zwanymi antysmogowymi, no niestety wprowadzi to gigantyczne tąpnięcie na rynku energii. Bo proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę ci ludzie, którzy podjęli trud wymiany pieców, tych tak zwanych kopciuchów na ogrzewanie elektryczne czy ogrzewanie gazowe, no w tej chwili mają, no w tej chwili w ogromnej większości żałują, tak jak śledzę rozmaite dyskusje. I również chociażby sama konstrukcja dodatku osłonowego, to jest oczywiście różnica rzędu 100 zł, ale on jest wyższy w przypadku osób, u których głównym źródłem ciepła jest źródło ciepła opalone paliwem stałym, oczywiście o ile zostało zgłoszone do tego rejestru, więc myślę, że nie wiemy, jak się rozwiną ceny dalej energii, ale ja niestety prognozuję taki bardzo silny, oddolny ruch znowu palenia, czym popadnie. I w tej najbliższej perspektywie czasowej obawiam się, że
ambitne plany poprawy czystości powietrza w miastach niestety będą bardzo trudne do osiągnięcia. A na ile to się uda zrekompensować właśnie kształtowaniem zieleni, trudno powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeszcze może a propos kształtowania przestrzeni miejskiej, chciałbym zadać również pani doktor pytanie a propos tego, jak my, nawet jako mieszkańcy, możemy tworzyć i zrównoważone, ale też inkluzywne przestrzenie miejskie i jak jednostki administracji publicznej mogą tworzyć przede wszystkim przestrzenie z jednej strony zielone, ale z drugiej strony zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Znaczy, ja niestety, proszę panów, powiedziałabym, jak my mieszkańcy możemy tworzyć, to jest pewna utopia. I pamiętam, że na kongresie poświęconym polityce miejskiej, który był w lecie, były dwa warsztaty: altruizm w przestrzeni i egoizm w przestrzeni. I myślę, że nie ma się co oszukiwać, że tak naprawdę kluczem do zrozumienia tego, co my chcemy w przestrzeni, jest egoizm. I w tym zakresie to jest właśnie wyzwanie władz samorządowych, żeby te wszystkie indywidualne egoizmy, te wszystkie indywidualne interesy postarać się właściwie wyważyć. No bo oczywistą rzeczą jest, że osoby, które mają tak zwany drugi dom gdzieś pod miastem albo w górach, albo nad morzem, no bardzo często powiedzą, że nie są zainteresowane tym, żeby tu jakiś skwer zielony tworzyć, bo wolą mieć fajną galerię albo fajne kawiarnie. No jest to dla nich kwestia 2 godzin i są u siebie zanurzeni wśród zieleni, a właśnie osoby starsze, osoby ze szczególnymi potrzebami, no bardzo często potrzebują chwili wytchnienia w zieleni tuż pod domem. I nie łudziłabym się, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie z siebie taki altruizm wygenerować. To jest niestety zadanie władz miejskich, oczywiście w procesach dobrze rozumianej partycypacji, ale tak jak często mówię urzędnikom, nie ucieknie się przed wyważaniem interesów w tej grze o przestrzeń. Po prostu trzeba komuś dać, żeby komuś zabrać i komuś zabrać, żeby komuś dać. Dziękuję bardzo za komentarz. Chciałbym zadać pytanie panu doktorowi Sebastianowi Gajewskiemu. Trochę a propos tej realizacji oddolnych działań przez mieszkańców. Czy warto przede wszystkim, a jeśli tak, to jak skutecznie włączać mieszkańców w realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego? Jak możemy tutaj w ten sposób działać? O włączaniu mieszkańców, obywateli w proces realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego możemy mówić na takich dwóch kluczowych płaszczyznach, to znaczy z jednej strony na płaszczyźnie, nazwijmy to sterowania, a z drugiej strony na płaszczyźnie wiosłowania. Znaczy chodzi mi, kiedy mówię o płaszczyźnie sterowania, to mówię o tym, jak mieszkańcy mogą brać udział w procesie decyzyjnym zachodzącym w organach jednostek samorządu terytorialnego, który zmierza do określenia, no, ogólnie mówiąc, sposobu wykonywania zadań publicznych albo wykonania jakichś kompetencji przez organ jednostki samorządu terytorialnego. Kiedy mówię o udziale mieszkańców, obywateli i grup w procesie wykonywania zadań publicznych na płaszczyźnie wiosłowania, no to mówię już o bezpośrednim wykonywaniu zadań publicznych, zadań i kompetencji przez jakieś podmioty, przez obywateli, przez ich grupy, przez tworzone przez nich organizacje. Czyli bezpośrednim wykonywaniu tych zadań nie przez organy, tylko na podstawie umowy, na podstawie porozumienia przez obywateli. I szczerze powiedziawszy, my mamy znowu pewien zasób doświadczeń z ostatnich kilkunastu lat, kiedy rozmaite instrumenty partycypacji obywateli na obu tych płaszczyznach zostały wprowadzone do porządku prawnego i my możemy sobie dzisiaj dokonać pewnego podsumowanie. Jeśli chodzi o tą pierwszą płaszczyznę, czyli ten udział obywateli w procesie sterowania, czyli w procesie decyzyjnym, który zachodzi w organach jednostki samorządu terytorialnego. Nowelizacja ustaw samorządowych z 2018 roku, ona takie instrumenty, które w części jednostek samorządu terytorialnego były obecne na poziomie statutów, na poziomie, no głównie na poziomie statutów, ewentualnie innych aktów podejmowanych przez organy tych jednostek, wprowadziła
dała pewne oprzyrządowanie prawne. Wiadomo, że to w szczególności w przypadku mniejszych jednostek samorządu terytorialnego jest no, potrzebne, bo one nie zawsze potrafią sobie samodzielnie i poprawnie stworzyć takie oprzyrządowanie. Mówię tutaj o budżecie obywatelskim, mówię tutaj o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Te rzeczy stały się instrumentami ustawowymi, które no, albo występują, muszą występować przynajmniej we wszystkich albo w części jednostek samorządu terytorialnego, to już zależy od instrumentów. Wcześniej mieliśmy ustawę o petycjach, która wprowadziła, czy raczej uszczegółowiła zasady, tryb składania petycji także do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i tutaj możemy sobie dokonać pewnego podsumowania. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy warto włączać obywateli w ten proces decyzyjny w organach jednostek samorządu terytorialnego za pomocą tych instrumentów, w szczególności oczywiście do organu stanowiącego, to naturalnie trzeba powiedzieć tak. Natomiast kiedy patrzymy na to, jak powszechnie są stosowane te instrumenty, na ich popularność, na ich efektywność, to znaczy jak często na przykład obywatele wnoszą obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, jak często ta obywatelska inicjatywa przekłada się rzeczywiście na przyjęcie uchwały, jak często wniesiona petycja do organu stanowiącego przekłada się na to, że później Rada Gminy, Rada Powiatu, Sejmik Województwa podejmie uchwałę zgodną z żądaniem tej petycji. Jak często i jaki charakter, jak często, jak wiele jest składanych wniosków do budżetów obywatelskich i jaki charakter mają te propozycje, no to ja już mam mieszane uczucia. To znaczy bardzo fajnie, że te instrumenty są, ale po pierwsze mam wrażenie, że to jest trochę tak, że są pewne fale, to znaczy jest czas, kiedy one są bardzo popularne, na przykład budżet obywatelski. Budżet obywatelski był przez pewien czas, w szczególności jak już zaczął być popularny, jeszcze był instrumentem statutowym, nie był jeszcze instrumentem ustawowym, ale już takim popularnym, no to rzeczywiście to się stało bardzo modne, brać udział, składać wnioski do budżetów obywatelskich, brać udział w głosowaniu. Dzisiaj widzimy, że ten instrument jest już mniej popularny i w dużej mierze nie spełnia pokładanych w nim nadziei, no bo jeśli jest tak, że kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej zachęca użytkowników tej jednostki typu biblioteka, typu dom kultury, typu basen do tego, żeby no, popierać złożony przez niego jako osobę fizyczną wniosek, który się sprowadza do tego, zróbmy remont albo zróbmy jakąś inwestycję w tej samorządowej jednostce organizacyjnej, no to wiemy wszyscy i czujemy, że to nie do końca o to chodzi, a takich wniosków jest coraz więcej, a sam instrument jest mniej popularny. No okazuje się, że te instrumenty, o których mówiłem wcześniej, to znaczy petycje, obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, ani nie są jakoś szczególnie często stosowane, ani jeśli chodzi o petycje, to jest różnie, ale one są po prostu nieefektywne. To znaczy okazuje się, że no nie przekładają się najczęściej na to, na jakąś zmianę tego lokalnego porządku prawnego. Więc warto, żeby takie instrumenty były, no ale okazuje się, że tym podstawowym sposobem oddziaływania obywateli, mieszkańców na sprawy lokalne jest po prostu udział w wyborach, to znaczy wybór radnych gminy, powiatu, sejmiku województwa, wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta i tak chyba po prostu pozostanie. Jeśli natomiast idzie o tą drugą płaszczyznę, czyli to bezpośrednie już wykonywanie zadań, no to mamy ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Możliwość przekazu outsourcowania pewnych zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych na podstawie umów cywilnoprawnych z udzieleniem dotacji. I znowu, rzecz stała się na pewnym etapie niezwykle popularna, miała takie bardzo pozytywne zabarwienie, można powiedzieć, społeczno-polityczne, że to jest takie bardzo fajne włączanie obywateli w proces bezpośredniego wykonywania zadań publicznych, taka obywatelska partycypacja. Ale z tą partycypacją w bezpośrednim wykonywaniu zadań publicznych jest trochę jak z tą decentralizacją, i o której mówiłem wcześniej, a raczej o tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny kiedyś o decentralizacji, że coś ma pozytywne zabarwienie znaczeniowe w debacie publicznej, to nie oznacza zawsze, że jest skutecznym, dobrym, mądrym mechanizmem, adekwatnym do określonej sytuacji. I tutaj też mamy wiele nadużyć. No wiemy, że to outsourcowanie rozmaitych usług publicznych wiąże się też z licznymi patologiami, że bardzo często one są wykonywane jednak po kosztach, w gorszych warunkach, jeśli idzie na przykład o warunki zatrudnienia osób, które faktycznie wykonują te usługi publiczne, więc tu znowu jest, ja mam mieszane
mieszane uczucia i jednak mam wrażenie, że ten mechanizm z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, te umowy dotacyjne, one powinny być czymś wyjątkowym, a nie zasadą w wykonywaniu jakichś zadań publicznych, bo do nich jednak po prostu są powołane samorządowe jednostki organizacyjne, które z reguły, to jesteśmy w stanie ocenić po własnym doświadczeniu, z reguły dają na przykład lepsze warunki pracy i płacy osobom, które bezpośrednio te zadania wykonują, niż jakieś podmioty, nawet jeśli są to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. Więc na pewno warto, fajnie, że są takie instrumenty, ale chyba tak pozostanie i dobrze, że tak jest, że ten podstawowy ciężar jednak jest na organach jednostek samorządu terytorialnego, że ten udział obywateli w obu tych sferach może nie powinien być udziałem, nie powinien być udziałem marginalnym, ale on po prostu nie jest i pewnie nie będzie i może słusznie udziałem istotnym. Dziękuję bardzo za ten wyczerpujący komentarz. Może odejdźmy na chwilę jeszcze od partycypacji społecznej i wróćmy do tego, o czym już była trochę mowa. Chciałbym zapytać pana Łukasza Mikułę, pana profesora, miasto przyszłości, zwarte, energooszczędne, czy też może rozproszone i zielone? Jak możemy wyjść z tej alternatywy? Znowu jesteśmy w tym wyzwaniu w dużej mierze też klimatycznym, ale i energetycznym, bo częściowo one są ze sobą mocno sprzężone. Nawiązuję trochę do tego, o czym już mówiłem, czyli do kwestii tego, jak powiązać procesy rozwoju przestrzennego, a w miastach czy w strefach podmiejskich one są szczególnie dynamiczne z tymi wyzwaniami, które nakłada na nas adaptacja do zmian klimatu, ale także mitygacja, czyli ograniczanie emisji i tutaj nie zawsze wszystkie działania, które czy polityki, które byśmy podejmowali w jednym lub drugim kierunku są zawsze ze sobą spójne. Miasto energooszczędne, miasto, które ma niewielką transportochłonność, które sprawia, że wiele rzeczy możemy załatwiać idąc gdzieś pieszo, czy dojeżdżając rowerem, czy miasto, które też zakłada duże wykorzystanie transportu publicznego, to jest jednak miasto, najczęściej miasto zwarte, miasto mimo wszystko o dużej intensywności zabudów. Natomiast z drugiej strony, patrząc na wyzwania z kolei związane czy z retencją, czy z redukowaniem miejskiej wyspy ciepła, potrzebujemy dużo terenów zielonych, potrzebujemy tego, żeby dużą część obszarów ogólnie miejskich pozostawiać niezabudowanymi. Tutaj wcale to nie jest taki prosty, jednoznaczny dylemat. Może się okazać, że zostawimy nieużytki w centrum miasta i słusznie z punktu widzenia tego właśnie adaptacji do zmian klimatu, ale z faktu, że tu na przykład w tym miejscu wtedy nie powstaną mieszkania, może oznaczać, że one powstaną po prostu kilka kilometrów dalej w miejscu, gdzie nie ma żadnej infrastruktury, gdzie dzisiaj jest to też zielone pole, będzie ono zabudowane, ale do tego jeszcze sposób funkcjonowania tamtego obszaru będzie taki, gdzie w żaden sposób transportem pieszym, czy rowerowym, czy publicznym nie będą żadne potrzeby realizowane. To jest też to właśnie jedno z tych wyzwań kształtowania miasta przyszłości, że gdzieś między tymi dwoma skrajnościami musimy się spróbować zmieścić. Na pewno część z tych obszarów pomiędzy budynkami, przeznaczanie ich na takie parki kieszonkowe czy inne miejsca, które pełnią funkcję nie tylko zresztą ekologiczne, ale także przede wszystkim społeczne, jest na pewno dobrym pomysłem, ale czasami samorząd będzie stawał przed takim strategicznym wyzwaniem, czy jakiś teren pozostawić, powiedzmy, pod budownictwo niskiej intensywności, dużym udziałem zieleni, ale jeżeli on jest dobrze wyposażony w infrastrukturę, dobrze skomunikowany transportem publicznym, jeżeli w pobliżu są wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby osiągnąć to miasto 15-minutowe, jak w pewnym sensie robi się teraz taki ten nowy paradygmat, to pytanie, czy jednak tu nie iść w takim obszarze jednak w większą nieco intensywność, a dzięki temu ocalić na przykład jakieś tereny peryferyjne przed nową zabudową. Więc to będą decyzje, które będą musiały być podejmowane, bo to nie jest tak, że można mieć ciastko i zjeść ciastko. Jeżeli cały czas nie jest zaspokojony problem czy głód mieszkaniowy w Polsce przynajmniej, jeżeli nadal widzimy, że popyt na mieszkania jest duży, że ich ceny
rosną. To zresztą polityka mieszkania to jest odrębny temat, ale jest jeszcze dużo osób, które potrzebują mieszkania większego, czy w lepszym standardzie, czy o większej powierzchni, albo w lepszej lokalizacji, to przed tą presją inwestycyjną nie uciekniemy. A z drugiej strony mamy tą presję klimatyczną, która mówi, no nie możemy zabudować wszystkiego i wszędzie. To jest zrozumiałe. Jak selekcjonować te obszary, gdzie znaleźć ten punkt równowagi? Z kolei miasto zupełnie rozproszone, z bardzo dużymi tutaj powierzchniami biologicznie czynnymi, to miasto, które nie jest warte, które nie jest przyjazne do tego, żeby gdzieś tam dotrzeć pieszo czy nawet rowerem, to miasto, którego się ekonomicznie nie da obsłużyć dobrym transportem publicznym. Myślę, że w wielu miastach, nie tylko zresztą polskich, to będzie ten dylemat, gdzie znaleźć to optimum. Jestem ciekawy, jak polskie samorządy sobie z tym wyzwaniem poradzą. Tu na pewno też oczywiście jest też przestrzeń dla partycypacji społecznej, bo czy raczej dla wyważenia interesów różnych podmiotów. Po jednej stronie mamy właścicieli nieruchomości, inwestorów, po drugiej stronie społeczność lokalną, która często to są osoby, które w momencie, kiedy się wprowadzały gdzieś jakoś, fakt, że przekształcają teren do tej pory zielony czy rolny w mieszkaniowy im nie przeszkadzał, bo to była okazja, żeby zamieszkać w fajnej okolicy, no ale jak już kolejne się w okolicy budują osiedla czy inwestycje, to już powiedzmy rośnie sceptycyzm wobec takich procesów, więc tu się nam wszystkie rzeczy i wyzwania klimatyczne i system zarządzania i partycypacja społeczna, one się w tych sferach będą przenikać. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. No, powiedzmy sobie szczerze, doświadczenia ostatnich 30 lat nie pokazują, że jest to najmocniejsza strona rozwiązywania takich strategicznych dylematów rozwoju, w tym rozwoju przestrzennego, jeśli chodzi w ogóle o nasz kraj. Dziękuję bardzo. Cóż, jesteśmy już trochę po godzinie 21. Widzę jednocześnie, że nie ma pytań, które mogłyby się pojawić pod naszym streamem na portalu Facebook. Widocznie Państwo rozwiali wszelkie wątpliwości w ramach Państwa wypowiedzi, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja chciałbym jeszcze na koniec zadać Państwu jedno krótkie pytanie. Każdemu z Państwa to samo. Bo rozmawialiśmy tutaj trochę o wyzwaniach, trochę o problemach, które pojawiły się w zakresie i polityki, i prawa samorządu terytorialnego. I chciałbym dowiedzieć się, jak Państwo sądzą, czy w kontekście właśnie wyzwań tego miasta przyszłości, czy są Państwo raczej optymistami, czy raczej pesymistami? W tym sensie, że czy my jako obywatele, ale także samorządowcy, społecznicy, politycy zmierzamy raczej w dobrym kierunku, czy raczej jesteśmy na drodze, z której powinniśmy zawrócić? Może Pani doktor na początek. My jesteśmy na drodze, z której powinniśmy zawrócić, ale ja nie mam złudzeń, że nie zawrócimy. Proszę Państwa, od 25 lat zajmuję się ochroną środowiska i rozmawiamy chociażby, brakuje nam tu kurczę mecenasa Kiełbusa, rozmawiamy o redukcji odpadów, a jak wiemy, ilość odpadów, którą produkujemy w gospodarstwach domowych sukcesywnie rośnie. Tak naprawdę nasza konsumpcja terenów, konsumpcja wszystkiego rośnie ciągle w nieposkromionym tempie, więc myślę, że jest to kwestia pewnego odroczenia, jakiegoś kompletnego przemodelowania myślenia o miastach, które obawiam się, że będzie musiało w dosyć brutalny sposób nastąpić. To znaczy w pewnym momencie my rzeczywiście dojdziemy do takiego etapu, że miasta w dotychczasowej formule staną się niewydolne mimo tych prób, które podejmujemy, ale w jakim kierunku to pójdzie, no to myślę, że może tylko, nie wiem, Stanisław Lem byłby w stanie przewidzieć. Ja jestem pragmatyczną pesymistką, to znaczy myślę, że róbmy dosyć dobrze to, co powinniśmy robić i co do nas należy, ale nie oczekiwałabym od społeczeństwa jakiegoś opamiętania. Dziękuję bardzo. Może pan doktor Sebastian Gajewski teraz. No to ja będę w takim razie pragmatycznym optymistą, ale będę mówił o tym swoim obszarze zainteresowań i aktywności, czyli tej sferze ustroju samorządu terytorialnego, czy szerzej prawa administracyjnego ustrojowego właśnie w kontekście miast, bo ja tutaj mam jednak takie wrażenie, to znaczy, że rozmaite rozwiązania są przyjmowane i one są raz lepsze, raz gorsze, ale z reguły z
regulacjami ustrojowymi. Jeśli idzie o samorząd terytorialny, jeśli idzie o miasta, to jest tak, że na pewnym etapie dochodzi się do ściany, kiedy wszyscy mówią, no dobrze, proszę Państwa, ale tak to już się dalej nie da. To znaczy, taką mieliśmy historię z ustrojem miasta stołecznego Warszawy, przećwiczyliśmy dwa rozwiązania w latach 90. i na pewnym etapie przyszedł moment, no tak to już się dalej nie da, żeby tak to działało i udało się z porozumieniem politycznym w zasadzie wszystkich formacji, tym mało kto pamięta poza Samoobroną w 2002 roku przyjąć ustrój, który już właśnie 20 lat obowiązuje, chociaż jest krytykowany, ale obowiązuje, co świadczy o tym, że być może to są właśnie te dobre rozwiązania. Myślę, że tak samo było z Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, to znaczy funkcjonowały pewne rozwiązania. Dyskutowano przez lata, przyjęto przecież ustawę o związkach metropolitalnych, z której nic w końcu ostatecznie nie było, no ale doszliśmy znowu do momentu, kiedy jednak była ta myśl, no szanowni państwo, tak się dalej już nie da. I okazało się, że ten GZM udało się stworzyć i on jest całkiem no, sensownie funkcjonującym organizmem, chociaż oczywiście są rozmaite zarzuty, postulaty, że można było coś zrobić inaczej, że trzeba i tak dalej, ale znowu mamy jakieś rozwiązanie, które jest względnie trwałe i względnie sensowne i się po prostu trzyma. Więc w tym sensie, jeśli w taki sposób byśmy pożądali, to ja podążali w przyszłości, no to ja wierzę, to, że właśnie na tej zasadzie, że no wiecie, tak to już się dalej nie da, uda się znaleźć adekwatne do tych wyzwań, które przyniesie przyszłość, regulacje ustrojowe, które będą umożliwiały skuteczne zarządzanie obszarami miejskimi, zarówno w sensie administracyjnym, jak i przede wszystkim funkcjonalnym, bo to jest to największe wyzwanie. Dzisiaj no, cały czas mam jakąś tam galerię postulatów, projektów, które co jakiś czas się pojawiają, ale przyjdzie ten moment regulacyjny i mam nadzieję, że będzie w porządku, bo doświadczenie pokazuje, że kiedy ten moment regulacyjny przychodził, przynajmniej w tych przypadkach, o których mówiłem, to jednak udało się wypracować w miarę sensowne rozwiązania ponad podziałami. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie do pana profesora. Panie profesorze, jest pan bardziej optymistą czy pesymistą pod tym względem? Rozróżnię tutaj trochę też idąc w ślad, spróbując syntetyzować też trochę to, o czym przedmówcy mówili, tą sferę ustrojową i sferę w pewnym sensie rozwojową. W sferze ustrojowej ja byłbym też umiarkowanym optymistą. To, czy większą rolę będą odgrywały powiedzmy, że prądy centralizacyjne czy prosamorządowe, to się troszeczkę rozstrzygnie na poziomie wyborów politycznych, chociażby pewnie przy wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Fakt, że samorządy tak przetrwały i cały czas będą trwać, myślę, sprawia, że to jest jednak ten element systemu, który jest mocny, na pewno się okazał mocniejszy niż paradoksalnie na przykład Trybunał Konstytucyjny, proszę na to zwrócić uwagę, czy telewizja publiczna. Tak więc wydaje mi się, że tutaj jest szansa, aby ponownie troszeczkę taka pozytywna gorączka czy rewolucja prosamorządowa się pojawiła, jak nie za 2 lata, to może później. W każdym razie tu myślę, że pewne rozwiązania czy pewne wyzwania, które się pojawiają, sprawią, że będzie ten powrót do tej społeczności lokalnej, regionalnej, że one potrafią się w wielu sprawach rządzić samemu. Natomiast no, co do tej sfery rozwojowej, tutaj trochę jak pani doktor, to może być jednak duży, duży problem, duże wyzwanie. Ja pewne jaskółki nadziei dostrzegam, bo jednak świadomość różnych wyzwań, powiedziałbym w takim wymiarze generalnym, ona dosyć mocno rośnie, tak? Szczególnie mi się wydaje, że w tym najmłodszym pokoleniu. Natomiast problem się pojawia w momencie, kiedy pewne ogólne wyzwania w rodzaju właśnie zmian klimatycznych czy pewnych problemów społecznych przekładamy no, czasami na faktycznie nasze indywidualne często wybory konsumpcyjne. I tu ja tego pędu do samoograniczenia się nieszczególnie widzę, czy w sferze mieszkaniowej, czy motoryzacyjnej, czy ogólnie rozumianej mimo wszystko konsumpcji, a w którymś momencie ten model może stać się nie do udźwignięcia dla miast, dla społeczeństwa, dla kraju, dla całego świata. Tak? Więc tutaj też wydaje mi się, że jeszcze świadomość wyzwań się pojawia i rośnie, ale te strategie dostosowania się do nich i powstrzymania różnych problemów, one jeszcze są zbyt słabe, a są zbyt słabe dlatego, że jakby miały być silne i skuteczne,
bardzo głęboko mimo wszystko wejdą w jakiś nasz styl życia, w to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jak sobie jeszcze z tego nie zdajemy sprawy, i wejdą też oczywiście w sferę rozwoju miast, ich funkcjonowania. Myślę, że czym szybciej zaczniemy do tego poważnie podchodzić, tym lepiej, ale splot jest skomplikowany, tak? Bo to nie jest tak, że należy po prostu przestać budować i pozwolić, żeby wszystko zarosło, bo wiemy, że tak się nie da zrobić, ale jeżeli budować, to budować mądrze, budować w sposób zintegrowany z innymi politykami, a to wcale nie jest proste. I jeszcze gdzieś ten wątek demokracji lokalnej, partycypacji społecznej też uwzględnić. Wcale one nie muszą iść te głosy, powiedzmy na przykład proklimatyczny i prospołeczny w jednym kierunku. Wielokrotnie się z tym przecież stykamy. Dziękuję bardzo. W międzyczasie pojawiło się jeszcze jedno pytanie na naszym Facebooku. Ja pozwolę sobie szybko je zadać. Pani Danuta pyta, jak zapobiec kurczeniu się miast kosztem peryferii w kontekście presji dostępności komunikacyjnej okolic peryferyjnych? Ktoś z Państwa chciałby tutaj może... Trochę o tym mówiliśmy cały czas z Panią doktor, szczególnie poruszając te kwestie właśnie z pogranicza planowania i środowiska, ale też przecież Pan doktor mówił o tym zintegrowanym zarządzaniu miastem i jego otoczeniem jako pewnym modelu ustrojowym, więc tak naprawdę... Odpowiadając na to pytanie, trochę byśmy musieli w dużej mierze powtórzyć wiele rzeczy, o których dzisiaj już mówiliśmy, ale na pewno kluczowe są tu kwestie związane z jednej strony z samym planowaniem, z drugiej strony z planowaniem jednak w jakimś modelu ustroju, który obejmuje nie tylko samo miasto, ale też te obszary podmiejskie, gdzie te jakieś powiedzmy interesy muszą być równoważone, ale z drugiej strony nie może być tak, że jest to puszczone zupełnie na żywioł, bo jeżeli puścimy to na żywioł, na mechanizmom rynkowym poddamy, no to tam, gdzie będzie tańsza ziemia, gdzie mniejsze obostrzenia w budowie, tam będą powstawały nowe budynki. Generalnie doświadczenie uczy, że są to właśnie te obszary podmiejskie. Czym gorsza infrastruktura, czym gorszy dostęp, tym tańsza cena, tak? A czasami ta cena decyduje o tym, że gdzieś coś powstaje. Musimy niestety odejść od tego podejścia, że budować można wszędzie tam, gdzie się da, gdzie jest taniej, bo niestety budować się powinno tam, gdzie jest to lepiej przygotowane, ale często niestety oznacza, że to jest drożej. I to jest też ten element tego naszego, mimo wszystko być może docelowo zmniejszonego potencjału konsumenckiego, konsumpcyjnego, który będziemy w stanie wykorzystać chociażby w odniesieniu do tak podstawowej potrzeby, jaką jest po prostu mieszkanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja może jeszcze dodam, rzeczywiście trzeba zacząć myśleć absolutnie kryteriami takimi funkcjonalno-ekonomicznymi. I to jest postulat, który w zasadzie wszystkie środowiska, czy to urbanistyczne, czy to prawników związanych z planowaniem przestrzennym od lat podnoszą, żeby zarówno była zapewniona partycypacja w kosztach urbanizacji, żeby myśleć jednostkami przestrzennymi. Natomiast chociażby ten kazus tej ustawy o domach 70-metrowych, który przybliżył Państwu Pan Profesor, pokazuje, że niestety praktyka legislacyjna idzie w innym kierunku, to znaczy idzie w kierunku pewnego zaspokajania tej pierwszej potrzeby posiadania własnego domu, zupełnie pomijając całe otoczenie i ekonomiczne, i infrastrukturalne, i środowiskowe. I pytanie, czy chociażby ta nowa ustawa, która rzeczywiście wprowadza pewne standardy i być może da nadzieję na pewną rozsądną reglamentację zabudowy, rzeczywiście coś zmieni. To jest pytanie na przyszłość. Dziękuję bardzo. Cóż, dobijamy niedługo już do 21:30. Ja też nie chcę Państwa zbyt długo przetrzymywać, że tak kolokwialnie to ujmę, więc dziękuję Państwu za udział w naszym pierwszym odcinku Studia Samorządowego. Może umówmy się w ten sposób, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania jeszcze, to uprzejmie proszę Państwa o obserwowanie tego wątku na naszym profilu Facebook i ewentualnie udzielanie się tam, że być może nawiąże się po prostu jakaś jeszcze mała dyskusja z naszymi widzami. Natomiast na ten moment dziękuję Państwu uprzejmie za całą dyskusję i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku Studia Samorządowego Instytutu Metropolitalnego. Dziękuję uprzejmie.